Ja się mam kościeczny kaczka dzisiaj, jest następny odcinek na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w grze Microsoft Flight Simulator. Lecimy Boeingiem 737-800 z Modlina do Warszawy. Wszystko co musi być to już ustawiłam chyba. Nie, jeszcze jednej rzeczy nie ustawiłam. To musi być. To wszystko dobrze. Proszę nie palić i nie. I proszę zapiąć pasy. Mam wszystko włączone. Albo nie, dam sobie kokpit. O nie, to złe. Wirtualny kokpit jest lepszy, sobie dam. Albo to będzie najlepiej. No i co? Zasilamy samolot. I lecimy nim w powietrze. Modlin Warszawa, bardzo krótki lot, więc ewentualnie nie będę chował kuku. No to musimy dać klapy na 5. Wszystko dobrze poszło. No i startujemy. Prędkość 70 węzłów. Musi być 150 i będziemy startować. Dobra, już się zaczniemy podnosić. Do góry. 150, więc zaraz wróćmy w powietrze. Chyba już jesteśmy w górze, nie wiem. Tak, jesteśmy już w powietrzu. Chciałbym sprawdzić. Tak, podnieśliśmy się do góry. Lecimy w górę. Dobrze, wszystko działa. No i teraz skręcamy do Warszawy. Ja nawet tu nie chowam kubo. Jest bardzo blisko. Tutaj na radarach już Warszawa jest pokazana. Sobie skręcimy do niej równiutko. Proszę bawić. Warszawa daleko przed nami. Powinniśmy na luzie do środy. Polecieć do Warszawy. Okej, okay, jesteśmy prosto w pas ustawieni teraz na Warszawę, więc jesteśmy gotowi na lądowanie już. Lot bardzo krótki, więc szybko powinniśmy wylądować. Tutaj widać już pas w lotnisku samolotów pokazowych chyba. Takich. Znaczy tam taki jak ja mógłbym wyglądać, bo pas jest taki w Warszawie. No, a taki jak we Wrocławiu jest pas długościowy. Ale będzie tam lądować jest ciężko pod tym względem, dlatego że tam, znaczy tam samoloty nie lądują, bo tam właściwie to prawie w ogóle nie ma lotniska, nie? Tam wielkich samolotów jak mój samolot, to tam nie ma lotniska aż tak wielkiego, bez tyle, tam w ogóle nie ma tyle ludzi, żeby mogli wejść. Przelatujemy nad tym lotniskiem zaraz. Tu będzie widać. Kieruję cię prosto w pas w Warszawie. Lecz jak patrzę dosyć długo, słabo, no nie, krótko, 3 minuty. Będziemy tu lecieć moim zdaniem nie więcej niż 7 minut. O, już widać światełka. Tu macie właśnie tam. Te drugie lotnisko, już widać światełka w Warszawie. O, tu. Więc myśmy trochę zboczyliśmy z kursu. Okej, damy już sobie klapy na 10. Klapy. No i lecimy. Jesteśmy już blisko. Zniżać się nie musimy na razie. A w ogóle ten pas. Jezu, ten pas w ogóle jest źle. My jesteśmy źle ustawieni do pasa. A już tak blisko Warszawy. Nie uda nam się wylądować, coś mi się wydaje. Jesteśmy bardzo źle ustawieni do pasa. Bardzo źle jesteśmy ustawieni do pasa. Więc będzie bardzo ciężko teraz nas wiatr zdmuchnął. Musimy już zwalniać maksymalnie. Jest bardzo trudno lądować. Ja się postaram, jak tylko będę mógł. Jesteśmy już bardzo blisko lotniska.
Damy już hamulce. Będziemy zaraz siadać. Jesteśmy już bardzo blisko. O, jesteśmy nad pasem. Nie chcę też źle wylądować. Okej, siadamy. Siadamy. No co ty, samolocie, robisz? Usiądź wreszcie. Nie wiem, czy już usiadliśmy, czy nie. Nie, nie usiadliśmy dalej. Co to za dziwne? Czy to się... Nie, nie wyhamujemy długo. Jaka masakra, nie wyhamujemy przed końcem pasa. Nie. Masakryczne lądowanie. Jak nie wyhamuje, to będzie masakra. Hamuj, samolot. Dobra, wyhamowaliśmy. Wyhamowaliśmy. Okej. Jesteśmy na pasie. Stoimy. Stoimy. Co jest? Pierwsze moje lądowanie udane. Jakim cudem. Dobrze, to ja się z wami żegnam. I papa, mam nadzieję, że lot wam się podobał. Na pewno go zaraz już wyrzucam na YouTube.